Panu radosną pieśń. Powiedzmy wyraźnie. Śpiewajcie Panu radosną pieśń. 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 A, teraz rozumiem. Śpiewajcie Panu radosną pieśń. Śpiewajcie Panu radosną pieśń. Ludy, dajcie Mu cześć. Wszystkie ludy, dajcie Mu cześć. Dajcie Mu cześć. Dajcie Mu cześć. A tutaj głos trzeci, także zapraszam. Myślę, że to jest bardzo ekscytujące, kiedy słucha się zaangażowanego, pełnego pasji, radości, śpiewu najmłodszych chórzystów. I z tego miejsca gratuluję serdecznie wszystkim dyrygentom. Brawa dla nich, że tak pięknie Was przygotowali. Za najciekawszą prezentację z wykorzystaniem elementów ruchowych ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie otrzymuje chór Pana Moniuszki pod dyrekcją Rafała Małeckiego. Ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie otrzymuje chór dziecięcy Pałacu Młodzieży w Koszalinie, który jest panią Zachrawią za to, którą Adę Magistera dziękuję bardzo. Nagrodę za kulturę brzmienia, nagrodę ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie, otrzymuje chór Kantylenka Szkoły Podstawowej. Otrzymuje chór. Otrzymuje chór Kantylenka Szkoły Podstawowej. Gratulujemy bowiem pani Agnieszka Brzozowska została uznana również najlepszym dyrygentem konkursu. Brawo!